Siemanko, siemanko, witaj, poniedziałkowy poranku, dostał takie wezwanie, wzywa się pana do osobistego stawiennictwa w Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie, przy ulicy Narutowicza 1, pokój numer 207. Zespół dochodzeniowo-śledczy jako podejrzany świadek w sprawie vloga oznaczonego numerem 121. 121. 200. Komenda Policji Jaworzno. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie wezwania, które do mnie przyszło. No, to czyli 5 piszemy na godzinę 10. Tak, tak. Środa, godzina 10. 10. Tam ma pan na tym wezwaniu do mnie namiar czy coś, to proszę dzwonić. Dobra, okej. Okay. Dziękuję, pozdrawiam. Dobra, no to teraz dzwonię do kogoś, kto mógłby mnie zawieźć do Jaworzna. Kto by to mógł być? Może... Halo, halo, Marcin. Siema, Michał. No siema, siema. Powiedz, środa, może jakieś plany? Bo w środę o 10 musiałby do Jaworzna pojechać. Czemu nie? Możemy się wybrać w środę. Transport na środę, pochytany. Czas wyruszać. Umy. Dobrze. Dobry. Jedzenie jeszcze nie gotowe, cześć. Pasuje wyrobić, no. Dziękuję. Ale wy macie fajną podstawkę. Ten deser wygląda jak milion dolarów. Jak na nasiona to nawet dobre. Deser z nasionami chia. Smakuje tak trochę śluzowato, ale jest fest dobry. Naprawdę. W ogóle to ja nie wiedział, ja ani nie wiedział, a Ola ma takiego swojego bloga kulinarnego. Jest tu nawet przepis na Boże Narodzenie. Spoko jest też to, że te wszystkie zdjęcia, które można tu znaleźć, to są zdjęcia autorstwa Oli. Niezły smaczek. Niezłysmaczek.pl. Musicie to obczaić. Ta yerba to jest yerba na masa. Naprawdę, ostatnio wpadł żebro. Siema, siema. Siema. Siema, właśnie. Sarsa parilla ci przywiozłem, dlatego że sarsa parilla jest na masę mięśniową. Pomaga w przyswajaniu białek do organizmu. Sarsa parilla to jest yerba mate z gatunku green, czyli ona jest w smaku taką jakby lightowo. Jest, nie jest tako cierpko, ani tako gorzko, jak klasyczno yerba. No, i wszystko fajnie, ale teraz muszę zrobić cięcie. I aparat odpalą dopiero w środę, bo w środę muszę jechać do Jaworzna i... Właśnie, ciekawe co mi tam powiedzą. No to cięcie. Już jest środa. Masz może adres tej komendy? Ej, a zaraz ci podam. Jeszcze ino 25 km. Ciekawe, czego się tam dowiem.
10:51, czyli mam minutę spóźnienia. Nie biorę ze sobą kamery lepiej, bo nie chcę się narażać. Dobra, już wszystko wiem. Jest fajnie, bo nie pójdę do więzienia. A jest niefajnie, bo muszę zapłacić 1000 zł grzywny. To jest ten dźwig. Nie polecam wspinania się na taki dźwig, który stoi na terenie elektrociepłowni. Ta elektrociepłownia to jest tak zwany obiekt strategiczny i to nie mogło się skończyć zwykłym mandatem. Może kiedyś na Patronite nazbieru się tyle hajsu, że kupia się swój dźwig i wtedy będę na niego właził na legalu. Ale na razie jedziemy w kierunku Chropocowa. A jak już dojedziemy na Chropoców, to idę się połazić po drzewach. Te moje nowe buty do wspinaczki to kojarzą mi się ze szkołą, bo kiedyś wszyscy takie mieli na WF-ie. Ogólnie to zaś trochę lipa, bo wylos rzekł się połazić po drzewach, a tu zaczyna padać deszcz. I nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby włazić na te drzewo w deszczu. Ale zaraz się dowiem. I to jest właśnie te inne drzewo. Na kere chcę wleźć i przejść z tego drzewa na te drzewo. Dobrze, że mam kapelusz, bo tu na pewno jest pełno kleszczy. No, chyba się udało przejść z małego drzewa na wielkie drzewo. Kurde, nie chciałbym podzielić losu tej gałęzi i spaść tak jak ona z tych, ja wiem, tu tego nie widać, ale Może już z 20 metrów będzie. I te wszystkie suche gałęzie to chyba nie jest najlepszy znak. Ale ogólnie to te drzewo jest żywe, bo jest tu pełno liści. Czyli chyba się nie złomie ta gałąź. Jak wleza jeszcze ino tu. Jeszcze ino tu i koniec. I wyżej nie włoża. O, wyżej to już nawet nie ma kaj włazić. Czy tu się można siednąć normalnie, wygodnie?
Dobra, no to co? Wlos rzekł na te drzewo i nie ma tu ani fajnej działchy, ani 1000 złotych. No to złaża na dół. Kurde, powrót jest trudniejszy, jak zawsze. Kurde, te gałęzie są takie chude. Udało się zejść z drzewa, ale w dalszym ciągu brakuje mi 1000 złotych, żeby zapłacić grzywna za wspinanie się. Dobrze, że mnie ukarali. W sumie to ja nie mogę za bardzo mieć do kogoś pretensje, no bo nie wolno włazić w takie miejsca jak elektrociepłownie. I w ogóle nikaj nie wolno włazić, kaj jest płot. I kaj pisze, że nie wolno włazić. No a tam pewnie pisało, chociaż ja takiego napisu nie widział. I ja to w ogóle miał fest szczęście, że mnie tam nie zastrzelili. Ja zawsze mam szczęście. Ale to nie zmienia faktu, że teraz muszę zapłacić 1000 złotych grzywny za wejście na ten dźwig. Także nie polecam. Nie polecam nikomu włażenia na dźwig, który stoi na strategicznym placu. Dobra, idę kołować kobel i montować ten odcinek, który właśnie widzieliście. Takie ujęcie teraz mam zza szyby.